Siemaneczko, witajcie moi drodzy. Tym razem nie w formie live'a, tym razem nie w formie transmisji na żywo, tudzież streamu, tylko właśnie nagrywam dla Was film. Film dlatego, że po pierwsze nie mam czasu na to, żeby rozegrać, uruchomić streama, bo wydaje mi się, że ten filmik będzie nie dłuższy niż około 45-50 minut, a po drugie dlatego, że chciałbym, żeby jakość tego była jak najwyższa, czyli dlatego właśnie nagrywam to dla Was. I słuchajcie, bohaterem tego dzisiejszego odcinka będzie właśnie ten czołg, czyli Waffenträger auf E100, ale nie to, co tutaj widzicie w tej chwili, bo to jest oczywiście Blitzträger auf E110, tylko oczywiście mówimy o tym czołgu, mówimy dokładnie o tym czołgu, czyli właśnie tak jak powiedziałem Waffenträger E100, czyli WTE100. W skrócie ten piękny, kultowy już niemalże czołg. Słuchajcie, ten czołg oczywiście, dostęp do tego czołgu można wygrać właśnie w tym evencie, w tym dokładnie. Tutaj macie postęp, jak już widzieliście, ja ten postęp mam już ukończony, tutaj jest 20 powiedzmy takich mini rozdziałów. I za ukończenie wszystkich, czyli za ukończenie 20 rozdziału otrzymujemy 5 bitew na tym właśnie czołgu na randomach, na czołgu Waffenträger auf E100 oczywiście. Oprócz tego możemy zdobyć oczywiście więcej tych bitew, jeżeli zdobywamy te rozruszniki. Te rozruszniki, tak jak widzicie tutaj na koniec, możemy zdobyć jeden. Tutaj za 15 rozdział możemy zdobyć jeden. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze gdzieś... Nie, czyli kończąc jakby tutaj postęp, możemy mieć 2 rozruszniki. Oprócz tego gdzieś tam chyba za misję też chyba powinien jakiś rozrusznik wpaść. Ten taki, że tak powiem, rozrusznik inżyniera, bo to się nazywa rozrusznik inżyniera, bo tutaj mamy jeszcze rozrusznik hartów, ale to musi być oczywiście rozrusznik inżyniera. Oczywiście możemy kupić sobie te rozruszniki inżyniera w sklepie premium i na tych rozrusznikach, używając tych rozruszników, możemy oczywiście wylosować kolejne bitwy tym Waffenträgerem auf E100 właśnie na randomach, czyli tutaj możemy mieć 5, ale jeżeli uda nam się z tych rozruszników wylosować, no to tam maksymalnie chyba może być 50 bitew, o ile się nie mylę, i te bitwy, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, trzeba rozegrać do 18 października. Tak mi się wydaje, że to tak właśnie jest. Niestety tutaj w tej chwili, nie wiem, czy tutaj jakieś potwierdzenie tych moich słów. No w tej chwili jest cisza nocna, ale wydawało mi się, że tutaj powinien być jakiś odnośnik do opisu trybu, ale chyba nie ma niestety. Także no nie jestem Wam tu w stanie pokazać, że faktycznie jest tak jak mówię, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest właśnie do 18 października. No i ja sobie rozegram dzisiaj, co prawda już nie 5 bitew, a 4, tak jak tutaj widzicie, dostępne 4 bitwy tylko, dlatego że jedną bitwę no nie mogłem się powstrzymać, musiałem rozegrać niemalże od razu po uzyskaniu dostępu do tego czołgu. No jest to czołg niesamowity, no jest to czołg kultowy niemalże już, jest to coś niespotykanego. Kilka słów może o tym czołgu. Ten czołg został dodany gry w patchu 8.9 bodajże, o ile dobrze pamiętam, i był to rok 2013, z tego co kojarzę. Jest to oczywiście czołg zbudowany z części z innych czołgów. To nie jest prawdziwy projekt, to jest projekt wymyślony oczywiście przez WG. Tak jak widzicie, no tutaj podwozie mamy od chociażby esetki, inne pozostałe części również są gdzieś tam zapożyczone z jakichś innych maszyn, także to jest całkowicie fikcyjna maszyna, ale maszyna nietuzinkowa, maszyna fantastyczna, maszyna naprawdę w rękach dobrego albo bardzo dobrego gracza. No to jest masakrator, można powiedzieć, to jest masakrator. On jak wchodził, to w tej chwili... Mam to pokazać tylko momencik. On jak wchodził, to miał troszeczkę inne parametry, bo tak jak widzicie, on ma w tej chwili w magazynku 5 pocisków. Średnie uszkodzenia na pocisku to jest 560 z penetracją 276. On jak wchodził do gry, to miał Tylko teraz nie pamiętam, chyba 4 pociski w magazynku, które biły chyba po 750, o ile się nie mylę. A może 6 pocisków? No właśnie tego nie pamiętam, nie doczytałem niestety o tym dziale, jak to działo wyglądało, ale pamiętam, że na początku, że to działo było tutaj inne, chyba że były może 2 dostępne działa, no tego też nie pamiętam. Być może były tutaj 2 dostępne działa, czyli standardowe, a drugie jakieś tam, które możemy sobie wybadać za dodatkowego expa. Nie pamiętam właśnie jak to dokładnie było, w każdym razie na pewno było tu działo, które było właśnie po 750. No w tej chwili zostało to tak, że jest działo, które ma 5 pocisków i bijemy tutaj po 560, 276 penetracji na zwykłym, 352 punkty penetracji na goldzie. Czas przeładowania pomiędzy strzałami 2 sekundy. 2 sekundy, słuchajcie, bardzo szybko. Bardzo szybkie przeładowanie pomiędzy pociskami. Także 5 pocisków możemy wystrzelić tak naprawdę w 10 sekund i bijąc po 560, jeżeli mamy oczywiście sprzyjające RNG, a nie losuje nam mniej, no to, ponad 2500 możemy zadać uszkodzeń w ciągu 10 sekund, także praktycznie większość czołgów 10 poziomu, które na nas wyjedzie, jesteśmy w stanie zgasić, nie? Na magazynek. Także no to jest potwór, ale to jest potwór, nie myślcie sobie, że jest to potwór, po prostu bierzecie czołg, jedziecie i rozwalacie wszystko, to tak nie jest. Ja tutaj dodałem do porównania kilka takich czołgów, bo chciałbym wam pokazać, już tutaj nie będę się skupiał na sile ognia, na żywotności i tak dalej, chciałbym wam pokazać jeden ważny parametr, który ten czołg, który z tego czołgu robi, takiego masakratora, ale jak zostanie wykryty, to jest automatycznie od razu, że tak powiem, ściągany z mapy i wraca do garażu. I to jest oczywiście tutaj maskowanie. Ja co prawda mam tutaj załogę w 80%, ale zaraz o tym powiem. Ale zobaczcie sobie, jakie są porównania w stosunku do Grilla chociażby. Grill tutaj ma, zobaczcie, stacjonarny pojazd 26,8, a Wutek ma 19,6 maskowania, nie? Pojazd w ruchu 4,3, pojazd w ruchu 8,7, także tutaj Grill ma, jeżeli chodzi o te parametry pojazdu w ruchu, ma dwukrotnie wyższe maskowanie, lepsze. No a tutaj Wutek wiadomo bardzo słabo. Zobaczcie jak to ma się do Focha 155. Foch ma 30 i 19, a Wutek ma 4, nie? I zobaczcie tutaj jeden chyba z lepszych czołgów, jeżeli chodzi o maskowanie podczas postoju, czyli E25, siódemeczka premium, 44,14, a Wutek 19, nie? Także no to nie jest tak, że ten czołg, posiadając takie super działo, no bo trzeba powiedzieć, że jest to super działo, wyjeżdża i po prostu jest masakratorem, nie? On jest masakratorem, jeżeli ma się gdzieś schować, jeżeli ten pojazd prowadzi bardzo dobry gracz, albo przynajmniej dobry gracz, nie? To wtedy jest masakratorem, potrafi zrobić naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast jeżeli weźmie ten czołg jakiś gracz taki średni do gry, albo nawet i bardzo słaby, no to zrobi tak naprawdę niewiele. No, czasem zdarza się, że nawet nie jesteście w stanie zrobić magazynku, nie? Na tym czołgu i wracacie do garażu. Także tak to wygląda. Słuchajcie, ja te 4 bitwy, które mi zostały, będę rozgrywał na załodze, tak jak widzicie, 80%, dlatego że wziąłem sobie tutaj załogę z jak pancera. I na te 4 bitwy nie opłaca mi się po prostu za golda konwertować tej załogi do wafla. Tak potocznie mówimy o tym czołgu wafel. Dlatego, że zobaczcie, tutaj jest załoga składająca się aż z 6 załogantów i gdybym chciał tutaj przekwalifikować, no to za golda zapłaciłbym 1200 aż, no co jest bardzo dużą sumą. Nawet gdyby była teraz jakaś promocja, że płacimy połowę, to 600 golda to i tak jest dużo, zwłaszcza, że musiałbym kolejne 600 wywalić na to, żeby załogę później przewrócić do jak pancera, nie? Żeby ją przekwalifikować. Także ja tutaj będę jechał na tej załodze 80%. Nie spodziewam się tutaj jakichś specjalnych wyników. Myślę, że jak się uda zrobić jeden magazynek, jak się uda wsadzić jeden magazynek, to będzie wszystko. Poprzednia bitwa, którą zrobiłem, ta pierwsza bitwa była bardzo licha, bardzo słaba. Zrobiłem koło 2000 z tego co kojarzę. No bardzo, bardzo słabo. Nie chciało wchodzić. Ja gram tutaj na podstawowej amunicji. Nie będę używał tutaj amunicji premium. Będę jechał tylko na zwykłych pociskach. Więc tak to będzie wyglądało. Niestety penetracja 276. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja sobie wziąłem tutaj, zobaczcie, jakie wyposażenie. Przekliknąć, bo nie pamiętam. Ulepszone wzmocnienie, czyli więcej punktów wytrzymałości. Oczywiście turbo sobie wziąłem. I wziąłem sobie siatkę, chociaż no, ta siatka tutaj nie za wiele mi pomoże, nie? Ale po prostu wziąłem to, co mamy w magazynie, a co może się przydać na tym czołgu, nie? Jakby nie kupowałem ponownie tutaj specjalnie tego wyposażenia, czy tam nie ściągałem z innych czołgów, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. No, ulepszone celowanie nie ma tutaj najmniejszego sensu, dlatego że czas celowania mamy tutaj 1,58, rozrzut na 100 metrów mamy 0,31, także to działo jest naprawdę super celne i nie ma tutaj sensu podnosić jego parametrów. Oczywiście można, ale nie jest to koniecznie, więc ja sobie wybrałem takie wyposażenie, tak jak mówię, miałem je po prostu w magazynie i stwierdziłem, że na te 4 bitwy to może mi się przydać, nie? Czy ja o tym czołgu wszystko powiedziałem, co chciałem? A, bo powiedziałem, kiedy on został dodany do gry w patchu 8.9 w 2013, a z gry został zabrany czy wycofany, a w jego miejsce wszedł właśnie ten Grill 15 w patchu 9.15 i to było 3 lata później, czyli w 2016 roku. W tej chwili mamy 2022 rok i myślę, że jest duża szansa na to, żeby ten czołg powrócił do gry. Zresztą, no, coś Wargaming myśli na ten temat, skoro możemy tym czołgiem sobie zagrać ileś tam bitew, więc coś myślą, badają jego parametry zapewne, jego zachowanie, to jak gracze nim będą grali i czy jest szansa, sprawdzają właśnie, czy jest szansa, żeby móc go dodać do gry. Podejrzewam, że jeżeli zdecydują się na to, żeby Waffenträger wrócił, to wróci pewnie jako czołg za pieniądze, czyli trzeba będzie go wykupić. Tak mi się wydaje, że tutaj będzie po prostu skok na kasę. No ale zobaczymy, czy w ogóle to się stanie i w jakiej formie to będzie, ale ja to tak to właśnie obstawiam. To jest dokładnie ten sam model, który był wcześniej w grze, więc tutaj nie zdziwcie się, że ja mam na nim M-kę, nie zdziwcie się, że ja mam na nim 55% wygranych, bo zobaczcie, ja nim co prawda rozgrałem tylko 251 bitew, ta jedna bitwa z tych 5, które rozegrałem, wcześniej miałem 250 bitew, ja ten czołg zrobiłem stosunkowo późno. To znaczy od momentu, kiedy on się pojawił w grze, to ja się nim jakoś nie interesowałem. Ja wtedy jeszcze byłem słabym graczem, dużo słabszym niż obecnie, chociaż obecnie też nie jestem jakimś nawet średnim graczem, bym powiedział, tylko po prostu takim, który sobie od czasu do czasu lubi zagrać i czasem mu się zdarza zrobić dobrą bitwę. Także tak to wygląda, ale ten czołg kiedyś spisywał się naprawdę fajnie. I tak jak widzicie, 55% wygranych miałem na tym czołgu, także 139 bitew wygranych, 110 porażek, 2 remisy. Tak to właśnie wyglądało. Odznakę biegłości tutaj również na tym czołgu miałem, tak jak widać. Co prawda w tej chwili ten procent jest poniżej tej odznaki, ale kiedyś udało mi się to zdobyć. I mój rekord na tym czołgu, tak jak widzicie, 6015 uszkodzeń. To jest mój rekord na tym czołgu, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Nie sądzę, żebym w te 4 bitwy był w stanie zrobić więcej w jednej bitwie. Absolutnie nie. Myślę, że około 2000, jak będę robił w każdej z tych 4 bitew, to będzie super. To będzie naprawdę super, bo to zależy oczywiście, jaka mapka nam wypadnie, ale i tak wydaje mi się, że ponad 2000 tutaj nie ma nawet co liczyć. Tak mówię po tej pierwszej bitewce, którą rozegrałem i gdzieś to mi tam już utknęło. Dobra, bo słuchajcie, bo ja gadam już 15 minut. Jedziemy do gry i zobaczymy, co się będzie działo. Po prostu ruszamy i zobaczymy, jak ten czołg się będzie sprawował, jak ja będę go ogarniał. Jaka mapka? Lakeville. No powiedzmy, że to jest dobra mapka. Tutaj gdzieś można by było stanąć i z daleka spróbować strzelać. Aczkolwiek, no tak. Myślałem jednak, że będę tutaj z drugiej strony, bym sobie stanął tutaj na rogu. Tutaj jak stanę, to mnie wykryją zapewne, więc spróbuję pojechać może do miasta. Zobaczymy, co tam się uda zrobić. Ja jestem jeszcze zakatarzony i mam kaszel. Wydaje mi się, że nie będę edytował tego filmu, tylko wrzucę taką surową wersję na YouTube, także mam nadzieję, że ten kaszel mi nie będzie tutaj jakoś bardzo przeszkadzał, ale gdyby się tak zdarzyło, to bardzo Was za to przepraszam. No i co, zobaczmy, czy ja jestem jedynym WTK-iem? Tak, jedynym WTK-iem jestem w bitwie. W drużynie przeciwnej nie ma żadnego WTK-a. Także no jak się zdarzy, że coś tam się wyspotuje, to będziemy próbowali strzelać. No tutaj jedzie już EBR-ek, ale ja się jeszcze ładuję. Tutaj ładowanie całego magazynku trwa około 50 kilku sekund. No i widzicie, ja nadal jestem na przeładowaniu. Tutaj teoretycznie mógłbym coś ustrzelić, ale się tutaj za bardzo nie chcą wychylać, także te moje 20 sekund tak jeszcze musi upłynąć, żebym ja miał jakiekolwiek szanse na to, żeby coś sobie tutaj trafić. Dobra, zobaczmy. O nie, ten Foch tutaj też za bardzo nie chce, chociaż wygląda to tak, jakby oni chcieli się tutaj delikatnie wychylić. Ale okej, niech będzie, że pojadę może troszeczkę krytycznie bliżej miasta, chociaż widzę, że tutaj trzeba było chyba się jednak wrócić, bo tam jest dość duży atak, kilka czołgów jedzie. Dobra, to chyba się wrócę faktycznie. Nie wiem, czy nasi sobie tutaj poradzą. Myślę, że tak, ale gdyby oni jednak wjechali, to na pewno taka pomoc by im się przydała tutaj ze strony WTK. Zapewne woleliby, żeby tutaj na tym WTK grał jakiś fioletowy gracz, a nie żółty. No ale cóż, tego wybrać sobie nie mogą. Tak próbuję celować tutaj na tego AMX-a, ale chyba tam nie było przestrzału. Dobra, są dwie arty, więc ja tutaj nie mogę jakoś tak wyjeżdżać na hama. Po prostu będę tutaj się starał. No oni muszą się wycofać, po prostu muszą się wycofać stąd. No, nie będę tutaj wyjeżdżał, bo zostanę od razu gdzieś tam ukarany. Też może bym spróbował tutaj wyjechać tak tyłem. No ta 80% załoga niestety nie pomaga. Bardzo wolny obrót. Dobra, jeden. Dwa. Dobra. Och, teraz nie weszło. Teraz weszło, ale kurczę! Jestem na strzał. Ale dostałem, nawet nie zauważyłem. Słuchajcie, i został mi ostatni pocisk. No niestety został mi ostatni pocisk. Także... Gościu mnie... Uda mi się jest! Dobra, jeszcze mu oddałem. No i tak to właśnie bywa, nie? Tak to właśnie niestety wygląda. Trzeba się naprawdę bardzo pilnować. To jest to, o czym mówiłem. Trzeba się bardzo pilnować grając z tym czołgiem. Uciekać od razu, jak się dostanie jedną bestkę, trzeba od razu uciekać, zwłaszcza jak się ma kilka czołgów naprzeciwko siebie, trzeba po prostu spierdzielać. No ja tego nie zrobiłem, widzieliście, ale chciałem oddać ten cały magazynek, udało się, 2368, jedna pestka mi nie weszła w 60 TP chyba, jak celowałem, ale widzicie, zobaczcie tutaj na dole macie... uszkodzenia, jakie zadałem, wszystko powyżej, no nie, w Conquerora poniżej, 560, poniżej normy, atak 597 w Kranwagena, drugi strzał 647, Conquerora 8 punktów poniżej nominału i w AMX M4 572, czyli też troszeczkę powyżej. Także, no, niestety dostałem, zebrałem oczywiście, jak najbardziej tutaj. Jakby się nie będę kajał, biorę winę na siebie, no ale tak jak mówię, myślałem, że uda mi się tutaj pomóc drużynie, że oni się skoncentrują właśnie na mnie, bo to ja jestem tutaj najgroźniejszy i że nasi gdzieś tam spróbują ich obić, ale to się nie udało. No ale fajnie, że weszło. 2368, to tak jak mówiłem, jeżeli będę robił koło 2000, to będzie super. ale fajnie by było tutaj przeżyć. No ale niestety, tak jak mówiłem, no to jest duży czołg, to jest naprawdę duży czołg. To jest kolubryna, on tutaj nie ma praktycznie w ogóle pancerza. O tym wam nie powiedziałem, to może sobie zaraz powiemy, jak wrócimy do garażu, że on tutaj nie ma naprawdę w ogóle pancerza, jest mięciutki, chodzi w niego po prostu wszystko, więc jeżeli spotykacie takiego WTK w bitwie, śmiało możecie przełączać na murzaki i walić mu w wieżę, bo chyba wieża jest tutaj najbardziej pozbawiona właśnie tego pancerza, najbardziej miękka. Tutaj śmiało właśnie z burzaka można walić i spokojnie przebijać. Także no tak to właśnie wygląda. Trzeba się po prostu chować tym czołgiem, ukrywać, być poza zasięgiem widzenia najlepiej, czy wykrycia może, nie widzenia, tylko wykrycia. I wtedy można faktycznie strzelać, wtedy można zrobić fajną bitewkę, a no tak jak widzieliście tutaj, no niestety jest to szybka śmierć, no ale tak jak mówię, dobrze, że udało się wsadzić te 4 pechy. Szkoda, że ta jedna nie weszła, no ale mówi się trudno. No i tutaj wygląda na to, że bitwa będzie przegrana. Zobaczmy, jak tutaj EBR-ek jeździ. Nie wiem, czemu on tutaj jeździ zamiast uciekać, zwłaszcza, że jest na hita. Powinien gdzieś tam może... Chociaż w sumie no nie ma komu spotować, nie? Nie ma komu spotować tak naprawdę. No bo wszystkie nasze siły są skupione właśnie tutaj w zasadzie przy naszej bazie. 60 TP jest gdzieś tam najdalej wysunięty, ale to i tak nie robi większej różnicy. No gdzie jest ten kurczę? Uderz. Gdzie on uciekł? A, jest! Dobra, uciekaj, bo cię... Gnoi zaraz. Dobra, możesz pomóc temu E50. No czemu nie pomagasz? Gościu, kurde. Uważaj tylko, żeby cię nie zniszczył i pomóż. No, ten... no nie, tyłem się ustawił do niego, ale przed Kranwagnem chyba się broni. Chciał się ustawić przodem do Kranwagna. No i tak to jest, no widzicie. Kolega tutaj EBR-kiem oczywiście ryzykowałby, ale mógł pomóc temu E50, zwłaszcza, że ten E50 miał bardzo dużo życia, nie? No, niestety, ale to tak łatwo się mówi, jak się ogląda bitwę, a nie gra się. Już się zginęło, to tak łatwo wtedy komentować, nie? Wiadomo. To jest najłatwiejsze oczywiście. No, ale tak to jest, nie? To samemu się nie zagra dobrej bitwy, a się komentuje, jak inni powinni grać. Ale gdybym ja grał tym EBR-kiem, to bym starał się tam jak najwięcej pomóc temu, tej E50. On tam spokojnie miał szansę na to, żeby tego uderza tam rozwalić. Potrzebował kogoś do pomocy, nie? Powinien stawać ten EBR-ek tam obok tej górki i tylko się wychylać. Jak widzi, że ten nie mierzy w niego, ten uderz, to strzelać do niego, nie? Próbować właśnie pomóc, no ale... Tak jak mówię, no to tak... Najłatwiej to się mówi, a ciężej to wszystko zrealizować. Dobra, mógłby się już poddać ten EBR, bo i tak tutaj, no właśnie, sam nie wygra, tylko tracimy czas. Cenny czas. No i mamy porażkę. Zaraz zobaczymy, ile panowie tutaj zrobili, żeby się nie okazało, że zrobiłem najlepszy wynik. To by było śmieszne. No czasami tak się zdarza, jadę 8 na 9, wyjeżdżam i robię najlepszy wynik, nie? W drużynie. No zobaczcie, E-setka zrobiła 1000, E-50B zrobił 980, Kranwagen zrobił 400. O matko, 400 zrobił Kranwagen. Ojeny. No, 17 tysięcy bitew, 2800. Klasyfikacja, no to z takiego gracza to już... Niewiele będzie. Dobra, nie będziemy się tutaj absolutnie pastwić w żaden sposób. Gdzie tutaj jest żywotność? Czy tutaj będzie informacja? Tak, o pancerzu. Zobaczcie, pancerz kadłuba 80. 80 z przodu, 50 z boku, 40 z tyłu. Pancerz zwierzy 20. 20, 10 i 8. Także spokojnie, jak spotykacie WTK, spokojnie przerzucać na murzaki i ładować mu w wieżę, ile tylko wlezie, nie? Jak macie jakiegoś magazynkowca i widzicie już, że WTK jest w grze, jest w bitwie, to jak tylko zostanie wykryty, to możecie jechać w jego kierunku, od razu magazynek z burzakami ładować i heja, nie? No, tak to niestety wygląda. Dobra, jedziemy kolejną bitwę. Zobaczymy, jak nas wylosuje, na jaką mapkę, z jakimi czołgami ewentualnie tutaj będziemy mogli zrobić. Ojeny, granica Imperium. Jak ja nie lubię tej mapki. To trochę lipa. No dobra, jeszcze 15 sekund. Akurat kaszel mi się pojawił, także zdążyłem wyciszyć mikrofon, żeby nie musieć edytować tego nagrania. Dobra, no ja sobie stanę tutaj, pojadę gdzieś w tą stronę. Stanę sobie tak w miarę daleko, żeby być poza zasięgiem wykrywania. No i zobaczymy. Jak dobrze pójdzie, to zaczną wyjeżdżać. Tutaj z tej strony. Mam nadzieję, że pojadą tak, a nie, że wszyscy pojadą tędy. Że coś się uda tutaj zrobić. Stanę tak w miarę daleko, żeby mieć zasięg widzenia, ale żeby nie zostać wykrytym. To jest ważne i myślę, że gdzieś no tutaj, nie wiem dokładnie, gdzie powinienem się ustawić. To jest jakaś skała i to mi będzie zasłaniać widok. Aha, to tutaj nie ma chyba takiego przestrzału, żebym ja mógł sobie tutaj stanąć i być bezkarnym. Chociaż może tutaj jakbym stanął, tylko że zjeżdża mi niestety. Dobra. Okej. Początkowo ustawmy się tutaj, zaraz zobaczymy, czy... No, jakby T50B tutaj wyjechał, to... byłoby w co postrzelać. Chociaż mogłem pojechać tutaj za tą skałę się w sumie schować, ale byłbym wtedy w zasięgu wykrycia. Tego bym nie chciał. Z 4 tam sam się czai. Muszę pojechać chyba bliżej, bo wiecie co, jak oni na niego wyjadą we dwóch, no to ja mu nie będę w stanie pomóc. Tak będę dziś tutaj stał. Tak jak stanę sobie, nie wiem, tutaj na przykład. Myślę, że wtedy byłbym w stanie coś tutaj zdziałać. Chociaż jakoś tak się wycofali chyba. No się panowie wycofali. Ktoś tutaj dojeżdża, IS-4. Zobaczmy, czy będzie atakował, czy nie. No on tutaj sam chyba jest. Wiecie co, to ja tam podjadę w takim razie. Ja tam po prostu podjadę i... tyle. Będę się tutaj czaił. Ja tym czołgiem przeważnie jeździłem do przodu. Znaczy, w miarę możliwości kiedyś, z tego co pamiętam. Oczywiście jak była taka mapka, że można było śmiało stać z tyłu i... mieć gdzieś tam... jakiegoś spotera z przodu. To wtedy oczywiście tak, natomiast w innym wypadku, przeważnie w mieście, no to się jeździło śmiało do przodu, nie? Tutaj nie było akurat problemu. Dobra, żeby mnie nie wykrył tylko. Żeby mnie tylko nie wykrył. Dobra, strzelił. Dobra, jedną pechę mogę przyjąć. O kurde, za wysoko działa mam, cholera. Dobra. Kurde, wyjedź tym. No i kurde, widzieliście to? Dostałem od cholera lodówy. Dostałem od lodówy i jestem na strzał, nie? I dziękuję, i po zawodach. No i no. Kurcze. Że tutaj lodówa była, a ten tym isem czwartym zamiast dać mi wystrzelić magazynek w tego isa... to kurde, mi się wpierdzielił pod lufę, nie? No mi się wpierdzielił. No. Niestety, troszeczkę zbyt brawurowo zagrałem. No ale kurczę, no gościu nie widział. nie zrozumiał, chyba nie wiedział, że ja mam magazynek, nie wiem. Być może nie wiedział, bo... No bo jak jest w miarę świeżym graczem, to że nie kojarzyć tego czołgu, nie wiedzieć, że on ma magazynek. No ale kurczę, no ja bym tutaj spokojnie, chciałem gąskę mu zdjąć, temu IS-owi. Myślę, że byłbym to w stanie zrobić drugim strzałem, bo pierwszy mi się nie udało, ale drugim myślę, że bym mu zdjął. Na tej gąsce bym go przytrzymał i władowałbym mu cały magazynek. Bo spokojnie tak tutaj stałem, że ten FV nie miał jeszcze na mnie przestrzału, tak mi się wydaje. Dopiero jak wyjechałem, bo ten mi zasłonił, wtedy dopiero się tutaj naraziłem na strzał i zobaczcie, dostałem za 1500. 1568, nie? Oprócz tego oczywiście dostałem z hita od IS-a 4. Nie wiem dlaczego z Golda do mnie strzelał za 108. To ciekawe. No ja mu wlepiłem dwie pechy, nie? 542, czyli poniżej i 590, czyli powyżej. Powyżej nominału. No i tak wygląda gra właśnie tym czołgiem, nie? Czasami się dostaje od razu, że tak powiem, kartę powrotną do garażu. No czasami troszkę dłużej się jest w bitwie. No i dobra, i to dwie bitwy za nami, słuchajcie. Tak naprawdę zobaczymy, czy te dwie kolejne będą troszeczkę lepsze. Jedną bitwę zobaczymy oczywiście, jak się ułoży tutaj losowanie mapek przede wszystkim. To spróbuję zagrać tak naprawdę zachowawczo, trzymać się z tyłu do końca bitwy. Jak najdłużej, może nie do końca bitwy, ale jak najdłużej trzymać się z tyłu. No chyba, że będę widział, tak jak tutaj, że jest potrzebny jakiś atak, będzie mało czołgów, to coś będziemy ewentualnie starali się wtedy zrobić, ale może bym jakoś tak bardziej uważnie zagrał. No te 5 bitew, w zasadzie 4 oczywiście, to jest mało troszeczkę, nie? No to jest mało, żeby tak sobie przypomnieć, jak się gra tym czołgiem, żeby dobrze zagrać, żeby jakaś bitewka, chociaż jedna, tak przypasowała naprawdę. Tutaj to słabiutko, nie? Słabiutko, no ale... No ale nie jestem najgorszy. M60 i Progetto zrobili mniej ode mnie, także z tego mogę być zadowolony. Wywiad bojowy, żądlący skorpion i gryzący bulldog. Nie wiem, chyba do kupienia czołgi. No i dobra, to co, jedziemy. Jedziemy kolejną bitwę. Dwie bitwy tylko mi zostały, także ostatnie dwie bitewki na kiedyś moim ulubionym czołgu. Naprawdę Wutek to był mój ulubiony czołg, no ale... Tak jak mówiłem wam wcześniej, ja tutaj zbyt późno go zrobiłem, po prostu zbyt późno zainteresowałem się tym drzewkiem. Bardzo długo zresztą zajęło mi dojście do tego WTK. Pamiętam, że tam się męczyłem na wielu czołgach. Ja wtedy jeszcze nie byłem takim graczem, no to był 2013 rok. Jak on wyszedł, a ja go zrobiłem, no ciężko mi jest powiedzieć, w 2014 może coś takiego? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ja go zrobiłem. Ale na pewno nie od razu, czyli w 2013 nie. W 2014, może nawet 15. No, coś takiego. Ja go zacząłem późno robić, ja go bardzo długo robiłem. Cholernie długo go robiłem. No i co, ja chyba powinienem jechać tutaj. Bardzo długo, pamiętam, go robiłem, ale jak go zrobiłem, to no to był jeden z moich ulubionych czołgów, jeżeli chodzi o dychy. No to działo, naprawdę się stało gdzieś tak z tyłu. Było się poza zasięgiem widzenia, czy poza zasięgiem wykrywania. Podjeżdżały jakieś czołgi, można było w nich strzelać, no to kurczę, to się robiło naprawdę fajne bitwy czasami. Nierzadko dwa magazynki się pakowało. No ale tak jak widzicie, no ten mój rekord, czy widzieliście, tak ten mój rekord tutaj no, nie jest jakiś super wysoki. No 6000 to nie jest w ogóle ekstra rekord. W ogóle mój taki całkowity rekord, że tak powiem, uszkodzeń, najwyższy rekord uszkodzeń, największy, zrobiłem chyba na czołgu T110E4, tak mi się wydaje, też niszczyciel. Tam zrobiłem chyba coś koło 7000, się wydaje, o ile dobrze pamiętam, 7-7,5 tysiąca, coś takiego, także no to też nie jest jakiś wybitny wynik, nie? Fajnie byłoby mieć tutaj 10 tysięcy, no ale to raczej nie do zrobienia. tył czołgiem jak najbardziej, ale tak jak mówię, trzeba bardzo dobrze grać. Kurczę, niedobrze, że tu przyjechałem, zobaczcie. Są tu tylko dwa czołgi, tutaj jest ten AMX, tutaj jest STRV, który właśnie się cofa. Tutaj na środku nie ma nikogo, a wszyscy są na tamtej stronie, czyli bitwa... No bitwa do kosza tak naprawdę, nie? Bitwa tak naprawdę do kosza. Właśnie tak mówiłem, że jak tutaj ktoś wyjedzie i mnie wyświeci, to będę już... w garażu i ten EBR-ek niestety nie trafiony. No i okej. Są jakieś arty, są dwie arty aż, muszę uciekać. Muszę uciekać, bo te arty zaraz będą tutaj we mnie walić. Prawdopodobnie, tutaj się schowam. Mam nadzieję, że to będzie dobra kryjówka, chociaż może są zajęte. Może faktycznie są zajęte. O, włączyłem sobie przeładowanie, o nie. Włączyłem sobie przeładowanie, działa. Kliknąłem C zamiast X, a chciałem X, żeby zablokować czołg, ale... Chociaż tego WTK nie da się zablokować, nie ma takiej potrzeby. No i to już widzę, że to będzie... O ile zrobię tutaj jakikolwiek strzał, to to będzie bardzo słaba bitwa. Niestety. No, tutaj już dojeżdżają, ja nie mam przeładowanego działa. Tam jest ten Leopard, którego ewentualnie mógłbym coś tam... No, ta 110 tutaj podjeżdża, ale... Okej, on strzelał oczywiście w SRV-a, nie we mnie. Się za bardzo nie mogę tutaj wychylić, tak żeby on mnie nie wykrył. Próbuję tutaj wyjechać. O, dobrze, ten Grill tam jedzie, może coś wyspotuje. Że coś by się udało postrzelać. Na tą 110 nie będę wyjeżdżał, bo to grozi śmiercią. Dobra. Dobra, i pięknie, mamy fraga. Dobra. Dobra, elegancko, dwa fragi. Super. To mi się podoba. I gdybyśmy tego Leoparda... Nie, schował się. Gdybyśmy mieli trzy fragi. 1600. No, damage malutki, ale... Ale fajnie, że jakieś fragi są. Pierwsze fragi chyba. Pierwsze fragi, zdaje się. No, jeden pocisk mi został. Jak wyjadę na tą 110, to dostanę pechę. Zostanę wykryty. A i tak nie jestem w stanie tutaj strzelić, bo zasłania mi STRV. Że tego Grilla byśmy ustrzelili. No kurczę, schował się niestety. Niestety się schował. No i co? Dobra, przeładowuję. Ten Grill tutaj się nie wychyli. Ja robię przeładowanie. Schowam się przed artami. Chociaż nie wiem, czy jest sens. Może podjechałbym w ogóle do tej 110. Jakoś tak z boku. Ten 50B jakby tam bliżej troszeczkę podjechał, to miałbym wtedy szansę ewentualnie mu pomóc. No nie, tutaj ten Grill to się na pewno nie wychyli tam za ściany, to nie ma nawet o czym mówić. Ja bym chciał ewentualnie zobaczyć... Właśnie, dobrze robi teraz te 50B. Niech tam jedzie. Dobra, 110 troszeczkę odjechała, to ja tam spróbuję z tej strony, ale widzę, że w ogóle mamy 10-4, czyli bitwa będzie wygrana. Teraz kwestia tylko walki o damage jeszcze jakiś w tej bitwie. Zobaczymy, czy coś się uda. Gdyby mi się udało dojechać, jestem wolny. Jestem wolny. Gdyby mi się udało dojechać do tej 110, to już wyjadę na niego na pałę po prostu i będę go tam tłukł. Albo będę próbował go tłuc. No on ma jeden pocisk, więc... Dobra. I dziękuję. Do garażu. I teraz to Progetto. Arta oczywiście. Progetto już. I tutaj EBR-ek został, bo do Art to nie dojadę. No to już nie ma nawet o czym mówić, ale 3 fragi i 2600 to nie jest No nie trafiłem! Nie trafiłem! Nie! Nie trafiłem, kurczę! No nie trafiłem po prostu, no. 50B go zdjął. Ja cię kręcę, mogłem jeszcze zrobić. Miałbym 3000. O. Ale ze mnie dupa. Ale ze mnie dupa blada, no. Ale widzicie, to już była w miarę fajna bitewka. Oczywiście tutaj można było zająć jakąś inną pozycję, pojechać gdzieś na tamtą stronę, może tam bym troszkę więcej zrobił, ale i tak nie jest źle. No 2600 to już jestem spłacony, że tak powiem. Swoje HP spłaciłem, także to należy brać jako dobrą bitwę po prostu. No ale nie dobrą bitwę tym czołgiem, bo ten czołg powinien robić tak o 4000. 4000 to powiedzmy, że przysłuża się wtedy swojej drużynie, nie? Jeżeli robi 4000. Natomiast jeżeli robi mniej, no to tak... Okej, swoje HP spłaciłem, ale absolutnie to nie jest super bitwa, nie? Czemu ja tutaj nie włączyłem sobie przyspieszonego szkolenia? Tutaj niestety doświadczenie mi zostanie na tym czołgu. No, szkoda. Dobra, słuchajcie, ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa Waffentragerem E100. Przynajmniej na jakiś czas. No bo tak jak mówię, może jedziemy do bitwy. Może powróci. I może jak powróci, to jeżeli powróci za free, no to oczywiście będę miał ten czołg. Natomiast jeżeli nie powróci za free, tylko za pieniądze, to się będę zastanawiał. No chyba, że wróci jako, nie wiem, nagroda w jakiejś kampanii czy coś, no to wtedy też go nie będę miał, no bo nie będzie takiej możliwości, żeby go mieć. No i dobra, i teraz gdzie tutaj jechać? Teoretycznie można by było pojechać tutaj, na środek, ale jak się nie będą wychylać, to nic nie zrobię, a sam oberwę. Można pojechać tutaj, ale na przejeździe, jak mi dorwą, to też będę płakał, ale chyba tak zrobię. Chyba właśnie tak zrobię, słuchajcie. Nie ma wafla w drugiej drużynie. Bo wszyscy chyba, którzy mieli już rozegrać swoje bitwy, bo zdobili wafla, to już je rozegrali. Tak mi się wydaje. No kurde, jedź tym leopardem, ja cię kręcę. Gościu, ale żeś mi teraz zrobił, naprawdę. Jak zostanę wykryty, to przez tego leoparda. Tutaj na tym no i zostałem, kur... Ja cię pieprzę. Jeszcze tutaj mi jakiś STRV, no nie wierzę. Ja pierdzielę. Zobaczcie, co się dzieje. To mój błąd, że ja nie zauważyłem, że ten STRV się zatrzymał, ale no kurna. Połowę hapsa już mam, nie? Połowę hapsa już mam w dupie. Ale lipa, no totalna lipa. No dobra, czyli najlepsza bitewka to była właśnie ta bitewka przed chwilą, która się odbyła. 3 fragi zrobiłem, 2600 uszkodzeń. Tutaj się absolutnie nie będę pchał do przodu. Już ginie Progetto, już ginie Progetto. O jeny. Ginie Progetto, ja tutaj przyjechałem, żeby pomóc. Niestety. Niestety. No... O. Dostał. Kurde, znowu w działo dostałem. Dostał. I ostatni pocisk. Nic z tego. Tu kolega dostanie ostatni strzał. Pięknie. Dobra. Zabieram się. Teraz się ładuje. Ale tutaj zapewne, no właśnie. No, to tak myślałem, że to tak będzie, ale to jakby było wiadome. No, przyjeżdżając tutaj, to Progetto już praktycznie ginęło. Ja też miałem mało życia. Mogłem się od razu oczywiście wycofać, jak najbardziej. Jak tylko zobaczyłem, że Progetto dostaje, to mogłem od razu się wycofać. Liczyłem na to jednak, że ktoś tutaj z nich odjedzie. Może i pomoże. gdzieś tutaj bliżej, no ale niestety. Także tak, moi drodzy, no to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o bitwy waflem. No naprawdę, jednym z ulubionych moich czołgów kiedyś. Pamiętam kilka takich bitewek na mapie Murowanka albo Malinówka. Nie jestem w stanie rozróżnić tych map, dlatego podałem dwie. Wiem, że jedna to jest ta płaska, druga to jest z tym wiatrakiem tam na górze, ale nie pamiętam, która jest która, dlatego mówię, że albo Malinówka, albo Murowanka. Pamiętam, że stałem właśnie mniej więcej na końcu mapy. Mówię o tej mapce, gdzie jest, o tej płaskiej mapce, nie? Gdzie tam jest ten lasek przy tej wodzie z jakimiś domkami tam po prawej stronie, jeżeli gramy od zachodu. To stałem właśnie po tej stronie i strzelałem do ludzi, którzy właśnie w tym lasku tam się pojawiali i to była fajna bitwa. To chyba jedyna bitwa, którą tak naprawdę pamiętam. Być może to jedna z ostatnich bitew właśnie. I dlatego ją zapamiętałem i tam właśnie w miarę dobre uszkodzenia, pamiętam, zrobiłem, bo myślę, że wystrzeliłem... O, zwycięstwo! Przejęli bazę. Myślę, że wtedy zrobiłem, że 2 magazynki wtedy wsadziłem. A, i pamiętam też taką bitwę, dość często zresztą trafiałem, tylko nie pamiętam teraz... Nie pamiętam teraz nazwy mapki. O, dobra, nie będę używał, bo to bez sensu. Tutaj tego bonusu. No i co? 2300 zrobiłem, widzicie. Trzeci wynik pod względem uszkodzeń. Któryś wynik pod względem doświadczenia, nieważne. No i co? Bitwa wygrana, to się liczy. Szkoda, że tak szybko zginąłem, ale... No nie popatrzyłem, nie zwróciłem na to uwagi, nie pomyślałem, żeby od razu się wycofywać. No ale to tak jest, jak macie... Przepraszam. Macie dostępnych tylko kilka bitew na danym czołgu, to ciężko jest w ten czołg wejść, że tak powiem, z taką dobrą grą od razu. Potrzeba jest kilka bitew, faktycznie, nie wiem, 10 powiedzmy, żeby zakodować sobie w głowie chociażby, nie? Że kurczę, no... Patrz na tą mapkę, ogarnij mapkę, jak tylko coś się dzieje, to od razu uciekaj, bo jesteś łatwym celem, nie? A w ciągu tych kilku bitew naprawdę to jest ciężko to ogarnąć, ale ja się cieszę. Cieszę się, bo zastanawiałem się, jak wszedł ten event, to zastanawiałem się, czy w ogóle uda mi się ukończyć, bo jakoś tak nie do końca mi się chciało grać, strasznie nudno, to się dłużyło, wiecie, ale jak już byłem tutaj koło 13-14 poziomu, mówię, no to nie, to już mówię, muszę dociągnąć, bo no chociaż te 5 bitew muszę mieć, nie, na waflu w randomkach. No i fajnie, że się udało, bo naprawdę to jest bardzo przyjemny czołg, jak się nim pogra troszkę więcej, to on jest naprawdę fajny. No, dużą radość, niesamowitą radość daje to, jak się wsadza. Jeżeli możemy tak wsadzić pełny magazynek komuś, bo stoimy daleko i gościu nas nie wykryje i mamy go. Tak jak widzieliście przed chwilą na tej mapce Piaszczysta Rzeka, chyba ona się nazywała. Tutaj mieliśmy Przełęcz. Tutaj mieliśmy Piaszczysta Rzeka, dokładnie. No jak strzelałem do tych dwóch gości, do 50 AP i do... Barino Cheronte, tych dwóch z daleka, co tam byli po lewej stronie, no to kurczę, ten czołg właśnie idealnie się do czegoś takiego nadaje. On jest po prostu stworzony do takiego strzelania na duże odległości, nie? Dalekie odległości, także trochę mi się przypomniało, jaką frajdę daje ten czołg, aczkolwiek nie w 100% oczywiście. No bo nie zrobiłem tutaj jakiegoś super wyniku. Nawet w miarę wyniku nie zrobiłem. Ale coś tam mi się przypomniało i bardzo się z tego cieszę, bo tak jak mówię, no kiedyś był to mój ulubiony czołg i każdemu z was polecam oczywiście zagranie. Jeżeli macie możliwość, to spróbujcie sobie ukończyć ten event i zagrać tym czołgiem, bo to jest naprawdę fajna maszynka. To jest, tak jak mówiłem na samym początku, w rękach bardzo dobrego gracza to jest masakrator. W rękach takiego średniego gracza, no to powiedzmy takiego jak ja, no to widzicie, ale no, tak jak mówię, powiedzmy po 50 rozegranych bitwach myślę, że można by było tutaj już robić troszeczkę lepsze wyniki, nie? Ale mając dostępnych tylko 5 bitew, w zasadzie dzisiaj tylko 4, no to ciężko jest tutaj się wstrzelić po prostu w ten czołg, nie? Wejść w ten czołg tak, wiecie, żeby od razu dobrze grać, no tak się nie da, nie? To nie jest tłumaczenie, tylko po prostu mówię wam, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, moi drodzy, to by było chyba na tyle. Ten czołg, jak widzicie, nie mam już dostępnych bitew, także on zostanie usunięty z garażu, jak event się skończy. Tutaj event trwa do 10 października, ale bitwy waflem w randomkach do 18 października można rozegrać, także spieszcie się, jeżeli jeszcze nie ukończyliście eventu, to jeszcze kilka dni macie i później kilka dni na to, żeby rozegrać bitwy waflem też będziecie mieli, także polecam oczywiście każdemu. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że było to przyjemne oglądanie. No i co, widzimy się na streamach, trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam.